NRD. Witam serdecznie. Siemano, siemano, witam wszystkich widzów Planner TV w kolejnym wydaniu Rap Portalowej Telewizji. Dziś u nas w Rap Portalowej Kanciapie goszczę Michaela. Siemano! Dobry wieczór! Albo i dzień dobry! Nikt nie ma prawa mi mówić, co mam robić. Mój rozum stanowi podstawę mojej osoby. Wiesz, innymi słowy, byłem i jestem sobą. Wiem, że moja osoba będzie mi ozdobą też. Będę tą drogą pełną niespodzianek i zasypiam nad ranem z niedopitym browarem. Jak wstanę na zmianę, nie liczę dalej wcale. Odrzucam na beat tekst, jak w penę niedopałek. Michael z zespołu Niger, który niedawno... Kiedy dokładnie, powiedz? No, premiera jest na 16 grudnia datowana. Także mniej więcej miesiąc temu wyszła płyta Niger, co białego czarnego mixtape. No i tak. No to odpowiedz na to pytanie. Z automatu, proszę. Co ma białe... Nie, co białe ma czarnego? Białego czarnego słuchać i Niger mixtape jest formą hip-hopową, która oddaje hołd hip-hopowi lat 90. temu, który mnie wychował, temu, który mnie ukształtował, tak samo jak i moich kolegów z zespołu. Mhm. Stąd pewnie klasyka, którą możemy usłyszeć na tej płycie od bitów poprzez nawijki. Zgadza się? Znaczy, jest parę klasycznych bitów faktycznie użytych tam. Te, które są zrobione przez nas, przez DJ HWR-a przede wszystkim, nawiązują do tego brzmienia klasycznego. Mhm. No, nawijki... Tym się tak warto wspomnieć, że to nie jest konwencjonalny mixtape, który głównie jest nagrywany na instrumentalach. Właśnie tutaj są dodatkowe bity, o których właśnie mówisz. Znaczy powiedzmy sobie wprost, no, mixtape to chodzi o to, że ta płyta jest całością. Tak, no w sensie, tak, że zaczyna się dźwięk i kończy się po 60 minutach, nie? Ale głównie mixtape nagrywane są na instrumentalach. I powiem ci szczerze, mało śledzę w ogóle inne mixtape, także nie wiem. No dobra, więc u ciebie jest taki mix. Jest taki, jaki jest i jest najlepszy, jaki mógł być w naszym wykonaniu, po prostu. Mm-hmm. Naszym, czyli właśnie jeszcze bardziej. DJ Hardware, produkcja, DJing i cała jakby oprawa muzyczna, chociaż tam producenci się inni też pojawiają. Mm-hmm. Biak, który jest drugim MC w tym składzie, no i Michael, czyli ja. Okej. Okay. Projekt Niger, jest to stosunkowo niedawno założony projekt, prawda? Tak, no to jest najświeższa rzecz, jaką ja się zajmuję i jednocześnie taka w ogóle w atmosferze bardzo spontanicznej utrzymana. Natomiast, no, koło roku nam zajęło zebranie tego materiału, także to też już nie są takie zupełnie świeże sprawy. Mhm. A współpracujemy i przyjaźnimy się z DJ-em HWR-em od ładnych kilku lat, a z Biakiem też już co najmniej od dwóch, więc to jest nowy projekt w sensie, że po raz pierwszy ukazuje się płyta pod tym szyldem. Mhm. Zespołu Niger. Ruszyliście teraz w trasę koncertową? Dokładnie. Od 20 stycznia jesteśmy w trasie. Nazywa się to Ziomowy Tour, tudzież Zimowy Tour. To jest takie dwuznaczne, bo odbywa się w zimie, a w trasę pojechały po prostu ziomy. Natomiast 11 koncertów, generalnie na południu, bo najdalej na północ się wypuszczamy do Łodzi, czyli w centralną Polskę. Mhm. Stylu 1, Niger i Skorup, taki jest zestaw koncertowy na tej trasie. Na maxflow.pl znajdziecie dokładną rozpiskę, gdzie zapraszam. Na raportowym też jest ta rozpiska, chciałabym zauważyć. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Tak jest. Słuchaj, projekt Niger jest to, tak jak powiedziałam wcześniej, nowy projekt twój, natomiast wywodzisz się z zupełnie innego projektu, jakoś się nazywa. Znaczy ja w ogóle bardzo dużo projektów zrobiłem w swoim życiu już, czy tam może nie ja zrobiłem, ale brałem w nich udział, współudział i tak dalej. Ale moim macierzystym składem hip-hopowym jest Koligacja GK, z którą wraz z Kecajem zrobiliśmy dwie płyty oficjalne, z tym, że jedna ukazała się oficjalnie na nośniku, a druga w związku z brakiem zainteresowania ze strony ówczesnego wydawcy ukazała się w internecie. I mam taki plan, żeby ją jeszcze na nośniku wznowić własnym sumptem, bo mimo, że wyszła w 2008, robiona była jeszcze trochę wcześniej, to jest dalej dobra. Dlatego reedycja po prostu. Myślisz, że znajdziecie odbiorców na tą płytę? Na tą starą? Tak. Myślę, że tak, dlatego że ja wypuszczając tą płytę do internetu, obiecywałem ludziom wtedy, że w przeciągu 2-3 miesięcy ukaże się limitowany nakład fizyczny, chociaż 100 egzemplarzy. Nie udało mi się tego zrobić wtedy i do dzisiaj się od czasu do czasu ludzie pytają, z tym, że Koligacja GK to jest specyficzny projekt.
To jest projekt, z którym my gramy koncerty tylko na skłocach. Nie zapraszają nas kluby, natomiast punkowcy zapraszają nas z lubością. Mhm. Nie do końca wiem dlaczego, ale mam swoje domysły. Podzielisz się? No tak, myślę, że chodzi o przekaz, nie? Że jest to hip-hop taki, powiedzmy, wolnościowo-anarchistyczny, no, że to jest duże słowo w tym momencie, ale na pewno są tam poruszane tematy, które słychać na przykład na płytach punk-rockowych, a rzadziej na płytach hip-hopowych, albo przynajmniej sposób ich poruszenia jest taki bardziej alternatywny. Myślę, że stąd to się wzięło, że tam, bo ja byłem w szoku, kiedy pojechaliśmy grać na Rozbrat na przykład, czy na Elbę w Warszawie, że ludzie nie dość, że przyszli na ten koncert, a do klubów nie chcieli przychodzić, to jeszcze znali teksty na przykład, nie? To znaczy, że po prostu tej muzyki słuchają. Siłą rzeczy z tego to wynika. Słuchaj, wspomniałeś o też swojej twórczości wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o solo Michaela, które miało się ukazać, mamy w internecie hula twój teledysk, możecie sobie teraz go sprawdzić, nazywa się Nikt. Teledysk ten promuje twoją nadchodzącą płytę, jak to jest? To znaczy ten teledysk de facto promował płytę producencką mojego znajomego pod tytułem Loop Trakcja, miała ta płyta się ukazać i miałem tam mieć jeszcze jakieś swoje dodatkowe gościnne udziały oprócz tego singla. Fakt jest faktem, że jest to mylone, że ludzie nie do końca zrozumieli, jaką płytę ten utwór promuje. No żadna z tych płyt się nie ukazała, bo nie ma ani mojej solówki jak do tej pory, nie ma płyty Loop Trakcja też w tej chwili jeszcze na rynku. Także no, teledysk jako promocja poszedł nieco w próżnię, ale mam wrażenie, że to jest też na tyle jakby artystyczna zajawka, że ja się cieszę, że to się po prostu ukazało i gdzieś tam jest. No właśnie, to nie jest taki standardowy teledysk, ma on swoją fabułę. Pokrótce, dla tych, którzy go nie widzieli, mógłbyś opowiedzieć o scenariuszu i ogólnie o genezie powstania tego klipu? Ja może inaczej w ogóle powiem, dlatego że ja ten utwór napisałem pod scenariusz do tego teledysku. Dostałem scenariusz, pomysł na teledysk, dostałem beat i chłopaki mówią do mnie, czy ja bym był gotów coś z tym zrobić, nie? Jak przeczytałem ten scenariusz, to powiedziałem oczywiście, że bym gotów, no i napisałem taką piosenkę, jaką napisałem, czyli Nikt. Natomiast faktycznie ostateczna forma wyszła chyba jeszcze bardziej taka zaawansowana artystycznie, choćby dlatego, że wideo ma 8 minut, a kawałek ma 4, nie? Czyli tutaj wiesz... 4 to jest początek właściwie. No dokładnie, no jednocześnie odcinając te 4 minuty, cała ta fabuła traci sens, nie? Mhm. Także ja się spotkałem, wiesz, z dużą krytyką tego, że dlaczego w ogóle, tak, co to za głupi pomysł, żeby takie robić długie intro i tak dalej, i w ogóle to w skrócie Michael, weź spierdalaj, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, ja robię projekty artystyczne. To mnie najbardziej jakby kręci. Jeżeli taka była potrzeba, żeby to trwało 8 minut, trwa 8. Jeżeli ktoś nie ma ochoty tego oglądać, to niech ogląda na wspólnej, nie? Wiesz, po prostu jakby nie mam w ogóle ciśnienia na to, że tam ilość wyświetleń nie skoczyła odpowiednio, bo nikomu się nie chce 8 minut oglądać, każdy by chciał tylko kawałek, nie? Przepraszam, może następnym razem. A poza tym można przewinąć. No można, ale się wiesz. Tak jak powiedziałeś, to głupi sens. Poza tym wiesz jaki mamy internet, nie? Jak zaczynasz tam klikać w YouTube'a, to potem to nie działa. Słuchaj, też pod tymi komentarzami ludzie doszukują się tego, że gdzieś w tobie żyje punk. Jak to jest z tym punkiem i z twoją działalnością w gatunku? Znaczy ja jestem punkiem po prostu, mentalnie, nie? W jakimś sensie oczywiście, bo to trzeba by teraz rozwijać bardzo szeroką definicję, co to jest, kto to jest punk, albo co no to jest punk. No wiesz, jak standardowy hip-hop, więc raczej ty nie wyglądasz. No tak, ale z drugiej strony też ten hip-hop nasz już ma lat kilkanaście w tej chwili i te standardy też się bardzo rozszerzyły. Natomiast ja mam ewidentnie punk-rockowe korzenie, jeśli chodzi o to, że przed hip-hopem coś tam było, nie? Mhm. Był punk, był metal, było rockset, ale o tym cisza. Ale to za mało lata sobie można pozwolić na błędy, nie? Natomiast... No dobra, ja też. Natomiast jak najbardziej przede wszystkim we mnie przetrwała ta taka idea wolnego myślenia, samodzielnego, niekoniecznie chodzenia wydeptanymi ścieżkami, tylko jakimiś swoimi. I myślę, że w tym jakby najwięcej tego punka widać,
że ja staram się robić muzykę niezależną, niezależnie od tego, czy ona brzmi hip-hopowo, czy ona brzmi bardziej gitarowo, bo takie rzeczy też czasami robię. A teraz tworzysz formację też gitarowo, mocno wokalną. No tak, no jest taki zespół Małpy w Czerwonym, którego jestem wokalistą i brzmi to, powiedzmy, okolice Rage Against the Machine i takich rapcore'owych, powiedzmy, klimatów. My nazywamy naszą muzykę anarcho-funkiem. Anarcho-funkiem. Gracie dużo koncertów? Znaczy, zagraliśmy kilkanaście koncertów do tej pory. Zespół istnieje 2 lata, więc to nie jest dużo. Natomiast no, nagrywamy płytę w tej chwili, więc bardzo prawdopodobne, że w przyszłości będzie tych koncertów więcej. Mhm. I to jest też płyta taka z hip-hopem? To znaczy, fuzja z hip-hopem o tyle, że ja generalnie rapuję. Aczkolwiek jest to taki rap właśnie dużo bardziej, tak jak nawiązałem do Rage'ów, to jest to dużo bardziej w stylu Zaka De La Roche na przykład, rap, niż w stylu, powiedzmy, KRS-One'a, nie? Gdzie jest totalna nawika, a tu jest dużo takiej, powiedzmy, melodeklamacji, skandowania i tak dalej. Ale przede wszystkim to zapraszam na Facebooka, niech sobie sami ludzie sprawdzą. Małpy w Czerwonym, jak ktoś wpisze, na pewno znajdzie. Małpy w Czerwonym. Słuchaj, a czy jakoś to lirycznie się bardzo różni, jak piszesz pod hip-hopowe bity, a piszesz właśnie pod kapele i wiesz, i takie mocne granie gitarowe? Tak, to się bardzo różni, dlatego że ja mam w ogóle doświadczenia długoletnie hip-hopowe, w sensie z pisaniem tekstów i różne mody hip-hopowe też przetrwałem, czyli nie wiem, modę truskulową na podwójne rymy na przykład, czy tam jeszcze jakieś inne historie. W związku z czym ja mam wrażenie, że technika rapowa u mnie jest wyrobiona wystarczająco na tyle, żeby nagrywać rapowe płyty, ale ta technika rapowa w zespole żywym, gitarowym, który w dodatku gra generalnie troszkę szybciej niż standardowi hip-hopowcy, nie jest mi aż tak potrzebna, nie? Ja się tam dużo bardziej skupiam na treści i na formie też, ale ta forma jest po prostu trochę inna, nie? A forma stricte hip-hopowa na bitach jest taka, że powiedzmy, no ważna jest też technika, ważne jest, jak to brzmi. Ja oczywiście staram się nie robić rymów o rymach, bo nie wiem, nawet w przypadku takich kawałków jak Akcja Alfabet, gdzie te, powiedzmy, ramy, formuły są bardzo istotne, no bo tam mam lecieć na kolejne litery alfabetu, więc siłą rzeczy to się robi taki, wiesz, powiedzmy, taki strumień świadomości jakiś wypływający, gdzie się skacze po tematach i tak dalej, ale tak czy owak ten utwór nie jest wolny od przekazu, nie? Ja generalnie taki jestem, że lubię wyrażać swoje zdanie na różne tematy, które podejmuję i no i w tekstach to też widać. Słuchaj, a ten moment takiego przejścia z punku na hip-hop, bo rozumiem, że to były lata 90. Jakieś, wiesz co, to było dosyć płynne? Jak to było? To jest dosyć ciekawe, wiesz? To znaczy, to było totalnie płynne, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, ja byłem dość młodym człowiekiem, znaczy miałem 15 lat mniej więcej, przełom podstawówki i liceum. I jakby, wiesz, pierwsze produkcje poważniejsze hip-hopowe się wtedy ukazywały i tak dalej, i tak dalej. Na Śląsku czy ogólnie? Ogólnie, aczkolwiek no, na Śląsku był Kaliber, w Warszawie była Molesta, gdzieś tam był, nie wiem, Snus czy coś, tak. No, generalnie takie... A ty byłeś pierwszym rapowym kolesiem na osiedlu? Tak, na pewno, nie? Gadali na mnie Leroy, nie? Bo to był jedyny raper, jakiego znali po prostu, bo to była postać medialna już w tym momencie, a nie jakby postać hip-hopowa, nie? To zresztą się do dzisiaj nie zmieniło. Ale mniejsza o to. Przejście było płynne, dlatego że w bardzo głębokim undergroundzie, do którego przypuszczalnie w tej chwili trudno się dogrzebać, ale ja mam go gdzieś na kasetach, pojawiały się takie wątki łączenia w ogóle płynnego właśnie przechodzenia z punka w hip-hop, nie? Nie mówiąc o tym, że ja to odkryłem dużo później, ale na przykład Paweł Kellner z kapeli Deuter z Robertem Brylewskim gdzieś w 87 roku, czyli w czasach, kiedy, wiesz, ja miałem 4 latka, wymyślili sobie taki projekt, najpierw to się nazywało chyba T-34 czy coś takiego, a potem wydali płytę z początku lat 90. jako Maxi Kellner, jeszcze przed Kazikiem nawet, Spalaj się. Spalam się była pierwsza, przepraszam. I jakby to było hip-hopowe. I w konwencji to jest totalnie hip-hopowe, dlatego te związki hip-hopu z punk rockiem, one nie są fikcją, albo nie są moim prywatnym pomysłem, tylko one się działy, natomiast ja uważam po prostu, że mentalność hip-hopowców i mentalność punkowców jest generalnie dosyć bliska, zwłaszcza w kraju nad Wisłą, gdzie
Do dzisiaj nie dorobiliśmy się hip-hopowego blichtru i zresztą wcale mi na nim nie zależy specjalnie, bo to Polska to jednak nie Stany. Natomiast dla mnie zawsze hip-hop był po prostu tą swobodną możliwością wyrażania swoich poglądów, co punk był tym samym po prostu, tylko że 15 lat wcześniej. To było dużo, 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 sporo czasu temu, a wcześniej, zanim tutaj rozpoczęliśmy ten wywiad, rozmawialiśmy o VNM-ie i o jego najnowszym singlu. Czy mógłbyś się jakby powtórzyć to, co myślisz na ten temat? To znaczy, ja bym powiedziałem, że się jaram mega po prostu tym nowym singlem, bo jest raz, że zaskoczeniem, dwa, jest jakimś tam krokiem w kierunku, którego się może nie spodziewałem, bo VNM-ie, swoją drogą, szacuneczek, bo nie mieliśmy okazji nigdy się przeciąć na tej w sumie małej hip-hopowej polskiej scenie, ale jakoś tak wyszło. I wcześniejszymi jakimi rzeczami się już trochę jarałem, ale to jest jakiś tam znowu kierunek, coś świeżego, coś czego powiedzmy jeszcze wciąż jest mało i tak powinno być. Każdy artysta hip-hopowy czy nie hip-hopowy powinien mieć swoją stronę. Właściwie chyba wszystko na temat. Sekundo, nic o ludzkie. Chcemy wolności, nie tej w gotówce. Pozostanie sobą to nasz największy sukces. Mamy ideę siane na podatnym gruncie. Mamy ideę siane na podatnym gruncie. Pozostanie sobą to nasz największy sukces. Pozostanie sobą to nasz największy sukces. No dobra, kończąc nasz wywiadzik krótkawy, powiedz mi najbliższe plany Michaela. Czy tak, no. Plany koncertowe i tutaj jakby cały czas będziemy się starali grać koncerty pod szyldem Niger, pod szyldem Michael, pod szyldem Małpy w Czerwonym, być może pod jeszcze innymi szyldami, które powstaną, bo to nigdy nie wiadomo, ale do tego jakby zapraszam generalnie na fanpage i na stronę Maxflow i też na raporty, albo liczę, że będzie tam informacje będą o nas. Natomiast bo wywiad być może oglądacie z jakimś tam opóźnieniem i te koncerty, które wymienię, będą nieaktualne, a tam zawsze najaktualniejsze znajdziecie. A jeśli chodzi o plany artystyczne, przede wszystkim nieprzerwany jakby rozwój i ciągłość działania, czyli nowe kawałki, nowe projekty. Na pewno w najbliższych planach mam wreszcie obiecywaną de facto gdzieś od 2003 roku płytę solową, którą chciałbym w tym roku nagrać, wydać i są ku temu po prostu możliwości. Natomiast może równie dobrze się okazać, że w międzyczasie wyskoczy mi jakiś inny pomysł. Ostatnio na przykład nagraliśmy kilka utworów z Magdą Soczawą i jest to bardzo ciekawy głos, który możecie na mixtape Nigra też usłyszeć. A już niedługo przypuszczalnie na Maxflow jakiś taki promo singielek, powiedzmy ze znakiem zapytania, czy chcecie więcej, nie? I to będzie coś, co znowu was zaskoczy, jeśli znacie Michaela z punk rocka, to... A propos jeszcze Michaela jako rapera, słuchaj, freestyle to też jest sprawa, którą gdzieś tam pominęliśmy dzisiaj, natomiast WBW zwycięstwo w 2005 roku. Nie, to się troszkę rozpędziłaś, wygrałem tylko eliminację w 2005 roku. Aha, dobra. Finałową ósemkę zakończyłem już bez sukcesów większych tutaj w Warszawie na imprezie. No ale co tu dużo mówić o freestylu? Freestyle dominuje w moim życiu po prostu, niezależnie od tego, czy rapuję, czy zdawałem egzaminy na studiach, czy teraz, wiesz, na przykład, nie wiem, tłumaczę się drogówce, dlaczego tak szybko jechałem. Po prostu improwizacja towarzyszy mi generalnie na co dzień i myślę, że stąd się wzięło też to, że zawsze tą formę freestyle'ową rozwijałem, rapową. No i do dzisiaj freestyluję z lubością, tylko że już się nie ścigam z nikim, bo mam wrażenie, że już nie muszę. No i fajnie, słuchaj. Wielu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, żółty. Pyk. Pyk. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam serdecznie widzów Planner TV, Michael naszym gościem, siemano.